już nie do Wojtek, ale nie wiem, bo pani prosiła o ustalenie sprawy dzików. Mam powiedzieć, że teraz na końcu. Bo ja sądzę, że są sołtysi, to może teraz, bo później w sprawach różnych, to może już ich nie być. Słuchaj pan, pojawia się problem szkutek, jakie wyrządzają dziki na naszym terenie, ja skontaktowałem się z Wydziałem Ochrony Środowiska z powiatu, no oni mi podali takie dwa namiary, że na terenie naszej gminy działają dwa koła łowieckie, z tym, że głównie jest to koło, większy obszar, na którym działa, to jest koło łowieckie pod nazwą Soku i do nich ewentualnie należy dzwonić w sprawie odstrzału czy odszkodowań za wyrządzone szkody. Drugie koło to jest Ostoja. Ona się działa głównie na terenie gminy Nadarzyn, ale też na terenie gminy Raszyn, bo z tym kołem udało mi się skontaktować z przedstawicielem tego koła. Oni mają ten teren tutaj od kościoła, mniej więcej od stawów, w kierunku Janek po prawej stronie, Alei Krakowskiej. To koło Ostoja. I jeszcze powiat ma zawartą umowę z firmą, która że tak powiem, podbawia takie zwierzęta dzikie, ale zabłąkane, gdzieś tam wolno biegające, chore, albo znajdujące się w pobliżu zabudowań. Bo te koła łowieckie, one nie mają prawa podejść z bronią bliżej jak 50 metrów, daje mi się powiedzieć, zabudowań. Także wszystko, co jest bliżej, to musi to zrobić ewentualnie albo straż miejska, my nie mamy takiej. To rozumiem, że ta firma, która się ja mam wszystkie numery do tych kół i mogę w tej chwili Państwu podyktować. Czyli koło łowieckie Soku, to jest numer telefonu, ja do nich się dzwoniłem, ale nagrałem się tylko, żeby oni odzwonili, na razie nie odzywają się. To jest 606, 601, 609. I drugie koło łowieckie Ostoja, 502, 210, 489. I firma, która zajmuje się właśnie tymi zwierzętami, takimi błąkanymi, albo zauważymy jakieś chore, albo zwierzę niebezpieczne, nie wiem, jakiś wąż, albo takiego, to się nazywa Jan Kuczmar. Na telefonu nie zapisałem. Jan Kuczmar, to jest firma, która jakby swoje usługi świadczy przez 24 godziny na dobę. Można dzwonić o każdej porze dnia i nocy, że tak powiem. To jest numer telefonu z kolei do tej firmy 605 689 730. Ja to na kartce mam spisane, więc może przerwie panią Kasię, poproszę, żeby jakby na komputerze wydrukowała kilka takich kartek i państwu przekażemy. To by miało tyle na razie.